Cześć. Wiele osób pyta mnie, Daniel, ale nie wszystko było takie gładkie pewnie, albo nie było Twoich biznesów bez jakichś problemów. I pytają mnie, to jaki był taki Twój największy problem w przypadku flipów, albo taka dziwna sytuacja, która miała miejsce. I chciałem Wam powiedzieć taką historię, która miała miejsce no, parę lat temu już, kiedy kupowałem mieszkanie. I to była jedna z niewielu ofert, które kupiłem powyżej ceny wywoławczej, bo tam doszedł do gry jeszcze inny licytant. I żeby ja kupić to mieszkanie szybko, musiałem po prostu podnieść o te parę tysięcy. I sprzedała mi to mieszkanie dziewczyna, która była córką księdza. Ona mówiła, że tam są rzeczy ojca i potrzebuje około tygodnia czasu, żeby ojciec to mieszkanie opróżnił i zabrał swoje rzeczy. Jak się później ojciec dowiedział, że w tym że ona to mieszkanie sprzedała za pół ceny, za połowę wartości, to chciał zrobić wszystko, żeby tą transakcję unieważnić, anulować, bądź też wycofać. Proponował mi też, że odkupi ode mnie to mieszkanie za wartość, którą zapłaciłem. W sensie nie zgodziłem, no bo powiedziałem, że no ja już zapłaciłem i nie ma o tym mowy. I jak doszło do tego, że do przekazania lokalu, no to on wszedł do tego mieszkania, bo miał klucze. Zamiast się wyprowadzić, to powiedział, że on tego lokalu nie wyda i zrobi wszystko, żeby mi utrudnić swoje życie. Ja miałem dwa argumenty. Po pierwsze, przy zakupie mieszkania uzależniłem zapłatę połowy ceny za mieszkanie od samego faktu, że dostanę klucze do lokalu. Biorąc pod uwagę, że dziewczynie trzeba było szybko pieniędzy i w lokalu, który miał paręnaście metrów, w mieszkaniu, które miało 19 metrów, było zameldowane 7 osób i to członkowie jej rodziny. Nie wiem jeszcze, co robili inni, więc powiedziałem jej tak, że okej, zapłacę Ci resztę ceny, to znaczy drugą połowę ceny za mieszkanie, pod warunkiem, że wymeldujesz te wszystkie osoby. I w momencie, w którym wymeldujesz, ja Ci zapłacę resztę ceny. No i jak rodzice się dowiedzieli, albo ojciec, który był tam też zameldowany, to powiedział, że zrobił wszystko, żeby tego mieszkania mi nie wydać. Ja kupowałem to, zdawałem sobie z tego sprawę, że tam są oni zameldowani, natomiast wiedziałem, że lokal jest pusty, co się później okazało błędem. Ten oto ksiądz tutaj wszedł do tego mieszkania i jak ja do niego poszedłem zapytać się, ile jeszcze czasu potrzebuje na to, żeby mi ten lokal przekazać, czy dać mu tydzień, czy dwa, on powiedział, że jest tu zameldowany, dlatego tu będzie siedział. No i ja dałem mu swoją wizytówkę, powiedziałem, żeby przemyślał sprawę, zadzwonił. Któregoś razu poszedłem do niego jeszcze raz, zapukałem do niego, on mnie wpuścił do tego mieszkania, żeby porozmawiać. No i ja w tym samym momencie zadzwoniłem po ślusarza, który zmienił zamki. Miałem wujka, który akurat był bezrobotny, nie miał co robić, więc wynająłem mu kawałek tego mieszkania, jako właściciel miałem to tylko prawo i powiedziałem, że skoro ja już zmieniłem zamki, pan tutaj jest, cały czas może być, no to ja wprowadzam najemcę, on ma prawo tutaj to mieszkanie wynajmować. Ja pana nie wyganiam, ale musi pan z nim mieszkać. Na, wiecie, 19 metrach to generalnie nie było zbyt łatwe, bo sam pokój, ten salon, nazwijmy to, miał około 10 metrów. No i ja zadzwoniłem do wujka, wujek wziął torbę, przyjechał na to mieszkanie udawać, że tam będzie mieszkał. No i ksiądz zdenerwował się strasznie i następnie zadzwonił na policję, że tu ktoś wygania. Także przyjechała policja, prewencja, ja pokazałem akt notarialny, wujek pokazał umowę najmu i oświadczyli mi, mimo tego, że ja po nich nie dzwoniłem, że nie mogę tego księdza, tego pana tutaj wyrzucić, bo jest zameldowany, jest okres zimowy. Więc ja powiedziałem, okej, ja nie chcę tego pana wyrzucać, bo on tu jest zameldowany, niech siedzi. Natomiast policja spisała protokół, pojechała, no i tak się złożyło, że o godzinie 22 tego samego dnia już księdza nie było, bo ksiądz nie czuł się pewnie. No i historia miała swój taki finał, że przez następny rok wymeldowywałem wszystkich innych tutaj ludzi, którzy byli zameldowani. Którzy no, byli zameldowani, nigdy w tym mieszkaniu podejrzewam, że nie byli. I zajęłyby to rok, ponieważ oni się cały czas odwoływali. Musiałem ustanowić kuratora, który wymeldował ich za nich. Te osoby, te 7 osób, które było w tym mieszkaniu, musiało zostać wymeldowane, ale tylko i wyłącznie było to możliwe w trybie administracyjnym. Czyli ja złożyłem jako właściciel taki wniosek do Urzędu Miasta. Przyszedł dzielnicowy, zapytał sąsiadów, czy te osoby tutaj mieszkają, przebywają. No i na tej podstawie organ wydał decyzję o tym, żeby te osoby wymeldować. Ja jak kupowałem to mieszkanie, to byłem w pełni świadomy tego, że te osoby są zameldowane. Dlatego uzależniłem płatność połowy kwoty za mieszkanie od tego, czy ktoś mi dostarczy to zaświadczenie. Natomiast Wy jak kupujecie, to musicie po prostu sprawdzić. I najlepszym sposobem na sprawdzenie jest
poproszenie, żeby właściciel wylegitymował się dokumentem, który stwierdza, że w danym lokalu nikt nie jest zameldowany. Ja zdecydowałem się na zakup tego mieszkania, ze względu na to, że ono było tak tanie, a poza tym zapłaciłem za nią tylko 1/4 wartości. Ja to mieszkanie kupiłem za 60 kilka tysięcy, a ono w dniu zakupu było warte przynajmniej 120. To była jedyna sytuacja, w której ja miałem jakikolwiek problem z tym, żeby ktoś mi przekazał lokal. Dzisiaj mam już dużo więcej zapisów, które są taką tajną bronią flipera, które zabezpieczają to, że w żadnym wypadku nie opłaca się nie przekazywać fliperowi mieszkania, bo to po prostu później byłego właściciela bardzo dużo kosztuje. W tej sytuacji ja wiedziałem, że nie krzywdzę go usuwając tam tego mieszkania, bo on po prostu nawet próbował odzyskać to, co kiedyś dał córce. I mimo tego, że wpadłem w tarapaty kupując to mieszkanie, czyli miałem problem z tym księdzem i były takie momenty, że już naprawdę nie chciałoby się z nim użerać, bo ja wolę ludziom pomagać, to mimo wszystko uważam, że ta córka potrzebowała tych pieniędzy tu i teraz i dając jej połowę ceny, na którą się zgodziła, to pomogłem jej, a tylko i wyłącznie przez swoje skomplikowane relacje rodzinne musiała czekać rok czasu na odzyskanie reszty. Jeśli chcesz więcej takich filmików, daj suba, naciśnij dzwoneczek, to następnym razem wyświetli ci powiadomienie, kiedy nagram coś nowego.